Witajcie. Tu mówi do Was Andrzej, z witryny świat ducha. Dzisiaj bardzo ciekawy temat. I kto wie, czy pierwszy o tym nie mówię, bo nie słyszałem jeszcze tego nigdzie właściwie. Ale myślę, że to jest bardzo ważny temat. Paradoks pragnienia wolności i sukcesów. U dorosłego dziecka narcyza. Można by dodać pragnienia sukcesu, wolności i niedostawania tego. I blokowania się sam, sam, samemu czy samej na to. Blaku, blokowania się automatycznego, nawykowego, ale to raczej nie. To jest coś więcej niż nawyk. Jest to głęboki mechanizm psychiczny, który wielu ludziom uniemożliwia osiąganie sukcesów. Tutaj macie obrazek. Najczęściej próbuję obrazkami też coś przekazać, żeby ten obrazek był symboliczny. I równocześnie, również dzisiaj też ten obrazek jak najbardziej jest symboliczny. To jest w, ręka wyciągnięta ku wodzie. Jest to ręka lewa, co ciekawe. E, bardzo wiele ludzi jest praworęcznych, więc nie jest to ręka, która coś robi. Ręk, to nie jest ręka robiąca, działająca. Czyli mamy do czynienia z, część, z tą sferą, jakby to powiedzieć, księżycową, z tą sferą e, cienia, jakby Karl Jung powiedział. I dzisiaj będziemy mówić o tym cieniu. To tutaj na tym moim kanale powiem Wam, że jest bardzo dużo właśnie o cieniu, o pracy z cieniem. O wychodzeniu z tego cienia, naświetlaniu tego cienia własną świadomością, <laughs> zrozumieniem, wiedzą, mądrością, praktykami, terapiami naświetlamy ten, ten cień, rozświetlamy go. To jest le ręka lewa. Poza tym jest ona ułożona w geście dłonią. W górę. Jest to gest przyjmowania, chcący przyjmować, ale często jest to gest też i bezsilności. No i co? I no to daj mi to. Miało to być i co? To jest taki gest. No, no co? To też takie wyciągnięcie, wiecie, w stronę tej wody. Woda <laughs> z takimi ładnymi odblaskami kojarzy się nam z latem, z radością, z przyjemnością, z wakacjami, z wypoczynkiem. No to jest po prostu, jakby to powiedzieć, coś, na, na co bardzo wiele ludzi czeka. Ale niektórzy się nie doczekują, nie potrafią, nie potrafią tego wziąć. Wiele ludzi, którzy są prostszej budowy, powiedzmy sobie, psychicznej, żeby nie powiedzieć prostatcy, to, to biorą i idą i biorą. Tak? Bardzo często ludzie z duszą z linii ewolucyjnej, którzy nie mają duszy spoza linii ewolucyjnej, ci tutaj z ziemi. Ci tutaj, którzy, których dusze mogły być kiedyś w zwierzętach, ci ludzie uważają, że ten świat należy do nich idzie i bierze, tak? A ten ktoś może nie mieć. To widzę u swoich znajomych bardzo często, że oni mają właśnie dusze spoza linii ewolucyjnej i nie umieją sięgnąć po tą wolność, której tak pragną. Nie umieją sięgnąć po, tą, po ten sukces, którego tak pragną, i jakby to powiedzieć, umiejętności do tego mogliby mieć. Są inteligentni, są ponadprzeciętnie inteligentni, są nawet niekiedy, niekiedy po prostu tak sprawni, że, że po prostu to się w głowie nie, nie mieści. <laughs> Natomiast, natomiast, niestety, dosyć często nie potrafią tego zrobić. Nie potrafią. Dlaczego? Dlatego, że ich dusza blokuje. A dlaczego ich dusza blokuje? Z powodu relacji z narcyzami bardzo często. Bardzo często. To jest, tak, jak ja tutaj mówię w którym z filmów, że uznaje narcyzm jako najpo, najpoważniejsze obciążenie duchowe. <laughs> że też mówi o tym, że to jest wyzwanie duchowe, wyzwanie dla osobowości też. To jest wyzwanie, żeby się zmierzyć, z tymi, jak ja to mówię, ciemnymi siłami, które tutaj nam blokują szczęście, radość, przyjemność, sukces, blokują życie. Niektórzy mówią, że tutaj jest świat, który jest rządzony przez takie istoty, które żywią się energią niespełnienia, lęku. Strachu, gniewu, wściekłości, ale też jej żywią w ogóle, w ogóle całymi ludźmi, którzy się nazywają narcyzami. Ci to są po prostu już, no można powiedzieć w cudzysłowie opętani, a na pewno zniewoleni. To jest słowo, Oficjalnie używane przez Kościół Katolicki, chciałem powiedzieć. Jest to bardzo, bardzo poprawne sformułowanie. Zniewoleni, niewola. Narcyzi się w niewoli. Ale to nie jest wszystko. Narcyz jest jak osoba tonąca, która. Wszystkiego się chwyta, żeby tylko zaczerpnąć powietrza. I mamy bardzo wiele przykładów na to, że ludzie, którzy są przy narcyzie, którzy są związani, są osobami bliskimi narcyzowi czy narcyzce, oni to też toną też są wciągani pod wodę i też. W swoim życiu tak, jakby nie mogli na, nabrać powietrza, jakby nie mogli osiągnąć to swoje, tych, tych swoich pragnień i wolności, i sukcesów. Także dzisiaj będzie o tym, że jest to paradoks pewien, i powiem Wam, dlaczego sądzę, że tak jest, i dlaczego sądzę, jakie, jakie mam przypuszczenie graniczące z pewnością. Że przebywanie z osobą narcystyczną ileś lat powoduje właśnie bardzo mocne z, z, zmniejszenie, za, zablokowanie wręcz możliwości osiągania sukcesów. Także najpierw powiem o takich bardzo typowych postawach, dlaczego, w, w jakich można widzieć te, tą, tą, tą Tą sytuację, tą, tą zależność. Będę mówić o tabletkach przeciwdepresyjnych i czy one rzeczywiście pomagają, czy rozwiązują ten problem. Będę mówić o tym, że mężczyźni mają znacznie gorzej niż kobiety w tym, w tym obszarze. Tak jak mówiłem, zwłaszcza u siebie na, na blogu, jak zobaczycie w artykułach o, o krokodylach. Czy, czyli symbiontach, czyli tych siłach, które zniewalają narcyzów. Tam omawiałem tam to, że bezpośrednie łączenie się z narcyzem jest łat, yy, cięższe, trudniejsze i yy, trudniejsze. I, yy, przynosi więcej kłopotów kobietom. Ten związek, bo z, kobieta Dąży do związku. Natomiast dla mężczyzn efekt tego, tej relacji z narcyzem, efekt tego zaburzenia, który jest odległy w czasie, ten efekt jest gorszy dla mężczyzn. I powiem dlaczego. Będę mówić też o, o takim pozornym ratunku w tym obszarze. Będę mówić też o przyczynie, dlaczego uważam i, i, i co, co, co wydaje mi się, że odkryłem. Ja nie mówię, że ja odkryłem też sposób wyjścia z tego, ale powiem Wam dlaczego. Dlaczego możecie nie osiągać sukcesów, co tam jest. Jeżeli to się zobaczy, to jest z czym pracować. Powolutku można, można z tym działać, ale może, może zobaczycie. No i opiszę to troszkę więcej. Po pierwsze to chciałbym przeprosić osoby, które mają nadzieję, że będzie szybko i łatwo, a które na przykład mają deficyty uwagi, na przykład ADHD. Albo dopamin rush, czyli taki napęd dopaminowy. No, ja niestety nie mogę tego Wam dać szybko, ponieważ ja mam coś, co nazywa się reakcją stresową typu zamroź się, wycofaj się, zamroź się. To jest takie coś, co powoduje zablokowanie szybkiego działania. Dlatego wolno mówię, jeszcze się zastanawiam, waham i tak dalej. No niestety taki jest ten sposób, taki jest to, 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 to przystosowanie organizmu po, po przejściach traumatycznych zdaje się właśnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeszcze wrócę może na chwileczkę do obrazka kiedyś byłem w Warszawie na w hali Koszyki tam były sprzedawanie tanie książki i oglądając je widziałem jednego człowieka który oglądał album z jakimiś obrazami wielkich mistrzów no i tam się blisko niego byłem to on mnie zagadnął i powiedział mi w ten sposób opowiadał mi co poszczególne obrazy symbolicznie znaczą. To znaczy, że poszczególne elementy obrazu, u Mistrzów, potrafią znaczyć i potrafią być symbolicznymi przekazami. I znajomość symboliki potrafi wydobyć z obrazu ukryte znaczenie. Tak samo i tutaj: Próbuję z Wami dochodzić do tego ukrytego znaczenia, yy, które wcale nie jest takie ukryte, bo to ja, że tak powiem, je narzucam, wybierając dany obraz. To ja, jakby w cudzysłowie, jestem tym, yy, kto przy, przy może nie tyle przydaje znaczenie symboliczne danemu obrazkowi, co jakby. Yy, ja decyduję, jaki obraz wybrać, i dzięki temu decyduję o, o samej, samym przekazie. Także jednym jeszcze dodatkowo z tych symbolicznych znaczeń jest to, że ta woda jest rozmyta. Dłoń jest i ręka jest bardzo, bardzo ostra w stosunku do wody, a dłoń jest rozmyta. I jest jeszcze bardzo dużo tych światełek, czyli coś takiego atrakcyjnego, ale jest rozmyte, czyli nie jest realne, nie jest osiągalne, nie jest do dotknięcia. Tak? Tutaj zresztą zobaczcie, że dłoń jest skierowana w górę, a dłonią skierowaną w górę zwykle się niczego nie dotyka, prawda? Czyli to jest symbol nieosiągania tego. Można powiedzieć, no zobacz, jaka piękna woda, ale to byśmy pokazali tą wodę bardziej ostrą. A tutaj nie ma ostrości tej wody. Raczej jakby wskazany jest sam gęst. Nie? Taki gęst właściwie bezsilności. Tak samo jak właśnie to paradoksalne pragnienie wolności u sukcesów, u dorosłych dzieci i narcyza, które to wolności i sukcesy się nie spełniają. Nie spełniają. Ja zastanawiam się, czy ja pierwszy o tym mówię, bo coś takiego jak trauma bonding jest znane, natomiast trauma success inhibition, czyli zablokowanie sukcesu i wolności. Dorosłego dziecka narcyza. Nie, nie słyszałem o tym, żeby ktoś taki mechanizm opisał. Natomiast spotykam się z bardzo wieloma próbami yy, zbyt prostego rozwiązywania tych problemów. A zbyt proste, można powiedzieć, że jest to też i w pewien sposób prostackie, tak? że to jest namawianie człowieka do czegoś co tak naprawdę z powodu swojej prostoty nie działa. I myślę sobie, że i ja, i wielu mi podobnych się z tym spotkaliśmy nie jeden raz. I takie proste podpowiedzi, nawet u bardzo, bardzo znamienitych postaci, jak na przykład Jordan Peterson, mówiących, no weź, zrób mały kroczek, chociaż najmniejszy, troszeczkę, drobinkę, jeden kroczek, coś tam, tak? No i ja powiem Wam tak, że to nie jest, nie, nie jest dobre. Można się przemóc na jakiś czas, można, sobie, można uwierzyć. No wiesz, uwierz. Uwierz Chrystusa, uwierz w to, uwierz w Buddę, uwierz, uwierz. No, ale tak naprawdę Buddha nie mówił nikomu. Uwierz we mnie. Tylko mówił sprawdź, czy to działa. Tak? Ja sprawdzałem. Wiele ludzi sprawdzało, czy, czy małe kroki działają. I o to chodzi, że nie działają. I wszyscy ci, którzy proponują małe kroki ludziom, którzy mają blokadę narcystyczną, w sobie, w duszy, w psychice, w podświadomości. Działają może w dobrej wierze, ale nie działają wystarczająco odpowiednio, wystarczająco efektywnie, wystarczająco skutecznie. Ja pamiętam, jak jednej koleżance próbowałem takie rzeczy podpowiadać, kiedy ona uczyła się do egzaminu. No tak, wiesz, bo weź sobie pod, podziel tą sprawę na mniejsze kawałki, zobacz, tutaj to, tutaj to, mam to. No, inna sprawa, że mi się ta koleżanka trochę podobała, prawda? To, to, jest, to jest taka sprawa. Ale, ale proszę was, no niestety, yy, myślę, że koleżanka również miała właśnie Trauma, stress, inhibition, czyli zablokowanie traumatyczne, success, success, inhibition. Za, zablokowanie sukcesu. No i niestety nie, 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 nie dało rady, tak? Te, te wszystkie wiecie, te dobre rady, te wujkowie, dobra rada, oj, to tutaj, to, 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 to wiecie, jak to jest. Baryja się w filmie Miś o tym wypowiedział, co, ten tem, co na ten temat sądzi. Czyli w psychice człowieka to jest coś głębszego. Im bardziej pracuję, tym bardziej mi się nie chce pracować. Taka, o, takie odczucie może być, prawda? Możemy, możemy coś takiego zobaczyć, że są ludzie, którzy już coś zrobili. To nie, mu, nie można powiedzieć, że nie, ale w pewnym momencie dochodzą do, do pewnego bloku, do pewnego sufitu. Nie to, że ktoś im to narzuca, ten sufit, po prostu sami już utykają, jak to mówią, wypalają się. Psychologowie szacują, że ludzi wypalonych zawodowo, a jednak aktywnych zawodowo, jest nad. 75% aktywnych zawodowo ma wypalenie zawodowe. To bardzo, 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 bardzo dużo. Prawda? A może być to właśnie manifestacja tego mechanizmu zablokowania sukcesu z powodu traumy. Im bardziej pracuję, tym bardziej mi się nie chce. Czyli przekraczam sw jakąś swoją normę, jakiś swój plan, jakieś pragnienie swojej duszy. Wielu mężczyzn, właśnie, fantazjuje o tym, żeby poszli na własne, żeby samemu pracowali, że chcą się oderwać od systemu, że chcą gdzieś uciec, że chcą wyemigrować. Wielu też, no wielu może, wie nie, ale iluś to robi. Iluś to robi. Co nie znaczy, że się później dobrze z tym czują. Znam, znam kolegów, którzy działają na własną rękę, ale nie są zadowoleni z życia. Myśleli, że będzie lepiej. Myśleli, że będą mieli napęd. Jak już yy, pójdą na własne, no to fuf, pójdzie jak z płatka. Do pewnego momentu świetnie szło, ale od pewnego momentu się załamało. I po prostu nie ma, nie ma zmiły. On nie, nie może dalej kontynuować tego. Są oczywiście wielcy przedsiębiorcy, którzy najpewniej nie mają tego zablokowania, ale wielu mężczyzn ma. I tak jak mówię, mężczyźni tutaj mają gorzej, bo kobieta ma inny wymiar sukcesu. Nie jest to wymiar osiągnięć. Wymiar sukcesu zewnętrznego, ale wymiar wewnętrznego sukcesu. Posiadania rodziny, dzieci, bliskości, zadowolenia łączności z nimi. Zobaczcie, jak wiele, wiele kobiet, jak to mówią, siedzi na tych mediach społecznościowych w telefonach, na, na tym przysłowiowym WhatsAppie i tam coś tam zdziubie, zdjęcia przesyła. To jest dla nich sukces. To jest sukces. Czyli tutaj w tym obszarze, w obszarze sukcesu, kobieta ma inny, inny wymiar, inne cele, i ona to osiąga, i kobiety osiągają te sukcesy. Co prawda, często bez mężczyzn, co ciekawe, prawda, to jest na, na temat, na inną rozmowę, ale, ale tak. A mężczyzna niestety, niestety nie. Mężczyzna nie. Kolejny tam punkcik, że już człowiekowi się nie chce brać do pracy. No i tutaj się zaczyna. Lenistwo. O ty, to jesteś leniwy. Tobie to się nie chce. Ty to byś dużo osiągnął, bo, bo przecież taki zdolny jesteś. A tak ci się nic nie chce. Taki. Taki jesteś łamaga po prostu, tak? Oskarżanie to nie jest tylko ocenianie, ocena, że jeżeli inni coś robią, ty ty nie robisz. Ale to jest oskarżanie, to, to źle, że to tak robisz, że, że nie robisz, że nie osiągasz. Jeste, jesteś zły, bo nie chce ci się w ogóle rozpocząć pracy. Jesteś zła. Bo, bo się nie, w ogóle nie chcesz ci rozpocząć, nie, nie chcesz podjąć wyzwania, tak? No i to totalne, totalne przekraczanie własnych granic, to znaczy przekraczanie strefy komfortu. O, jak wspaniale, prawda? O, jak wspaniale, że mogę przekroczyć swoją strefę komfortu, że mogę. Mogę swojemu coachowi powiedzieć, że przekroczyłem swoją strefę komfortu i wreszcie nadużyłem się, ponieważ yy, bolało mnie, ale przekroczyłem to, nie? To, bardzo, to jest na bazie oczywiście tych słynnych, yy, jak to można powiedzieć, yy, nauk, trenerów. Którzy mówią, że masz przekroczyć swoją strefę komfortu. Jeżeli to jest w obszarze terapeutycznym, tak jak na przykład Arnold Mindel robi, jeżeli się pojawia sygnał, to ty idź za sygnałem i intensyfikuj. Objawy, intensyfikuj objawy, to jest, to jest jakby podstawa terapii zorientowanej na proces. Idź za energią, idź za tym, co ci ciało mówi, co śniące ciało, czyli dusza, mówi. To tak, to jest świetne, bo to jest w obszarze świadomości, że to robimy świadomie i patrzymy się, co za tym stoi. Gdzie jest próg, tak zwany edge. Po angielsku, tak? To jest świetne, to jest cudowne, ale niestety bardzo często jest to w formie spauperyzowanej. No, przekrocz swoją strefę komfortu, przecież ci się po prostu dupy nie chce ruszyć, tak? Tyłka ci się nie chce ruszyć. Wręcz jest to treścią popularnych, poczytnych książek. Które właśnie w, w samym tytule. Jest jedna książka, która w samym tytule. Yy, wielki motywator napisał książkę, której egzemplarz kosztuje, nie wiem, tam jak, jakąś zawrotną ilość pieniędzy. I pisze właśnie, no, nie chce ci się tyłka ruszyć. Rusz tyłek tam, gdzie ludzie. Osiągają sukcesy. Jest to w jakiś sposób ciekawe, bo yy, bycie w środowisku, w energiach ludzi, którzy osiągają sukces, pozwala na to, żeby nasza dusza się zainspirowała, żeby przeniknęła się tymi energiami sukcesu, żeby przesiąknęła się tymi energiami sukcesu. Tyle, że to nie wyklucza, iż taki ktoś może pójść w obszar, w którym będzie sukces bazowany na ciemnych siłach duchowych. I wtedy jest kaszonka, bo przenika się wtedy człowiek ciemnymi siłami duchowymi. I sam zaczyna działać pod ich wpływem, i zaczyna być, jakby to powiedzieć, emisariuszem ich na tym świecie. I to wcale nie jest przyjemne. I to wcale nie jest przyjemne, jeżeli oczywiście ktoś chce działać zgodnie z własnym sercem, z miłością, z czystością. Bo wtedy, no niestety, to jest często niedostępne. To kiedyś Piotr Mart w swoich rozmowach tam z duchami. Rozmawiał właśnie na temat sukcesu, i rozmawiał z takim ciemnym jednym, i ciemny, jako że widział, że Piotr Mart jest umiejętny, no to mówi: No to chcę. Jakbyś chciał, to mogę ci zaproponować umowę taką, że będziesz no, super funkcjonował. Będziesz miał dużo pieniędzy, będziesz miał super ten biznes i w ogóle i coś tam. Ale Piotr Mart bardzo przemyślnie zapytał się. A czy ja będę mieć szczęście rodzinne? No i ciemny niestety nie powiedział, że tak. Nie, tam nie było możliwości na to, żeby ów, ów człowiek miał szczęście rodzinne. Nie dało. Nie dało rady, tak? Bo ciemni wcale nie chcą naszego szczęścia, tylko chcą, żebyśmy im byli podlegli, żeby nasze dusze były, żeby omamione były zewnętrznym, bo tak naprawdę to ciemny proponował sukces zewnętrzny, natomiast szczęścia wewnętrznego nie mógł zaproponować, no bo to, to, to nie jest w ich agendzie. Także nie chce mi się roz, w ogóle rozpocząć pracy, wyzwania, nie jestem w stanie prze, przejść, przekroczyć mojej strefy komfortu. To mówią ludzie, którzy nie chcą się poddać czemuś, co można było na, nazwać oszukańczą filozofią sukcesu. Oszukańczą no może trochę za duże słowo, ponieważ ci ci trenerzy są bardzo przekonani, jakby z dobrej wierze to mówią, tak? I co ciekawe, jeżeli człowiek ma młodszą duszę, to jest to prawdziwe i ten człowiek sobie ten sukces będzie w stanie osiągnąć, nadużywając w jakiś tam sposób własną duszę i przekonując ją, że no nie ma dobrego, dobrej postawy. Ale już osoby, które mają o wiele starsze dusze, no takie osoby to... Nie są, w stanie, nie są w stanie po prostu podskoczyć, bo ta dusza już jest za, za dużo widziała. Nie mówię, że jest mądra, bo dusze nie bywają zbyt mądre, ale mają dużo przeżyć. To, to są takie jakby doświadczenia, zbieranie doświadczeń z przeżyć. To nie jest wyciąganie też wniosków, ale po prostu jak dusza widzi, że x razy coś, coś było przeciwko niej. To już x plus jeden raz, to już, pff, już mówi, wydymar wargi i mówi, co ty, co ty ze mną chcesz pogrywać, człowieku? Nie pogrywaj tu ze mną, co? I dawaj stan depresyjny taki, że po prostu człowiek leży na łóżku i nie wie, gdzie jest. Tak? No? Także stany depresyjne tutaj, tutaj jest, są też jakby w obrębie tego zjawiska, paradoksu pragnienia wolności u seksesów. Kolejna sprawa, tabletki przeciwdepresyjne. Czy warto je brać? Myślę, że warto. Ponieważ, tak jak zresztą cytowany tutaj Jordan Peterson mówi, jeżeli przychodzi do ciebie pacjent z depresją, daj mu najpierw tabletki. Dlaczego? Dlatego, żebyś miał kogo leczyć. Bo może się okazać, że jeżeli nie dasz mu tabletek, to po prostu do ciebie nie przyjdzie, bo się targnie na swoje życie. No i to jest duże po prostu. I to jest duże. Także tutaj nie warto, nie warto ryzykować. Ciemni bardzo by chętnie chcieli, żebyśmy żebyśmy nie zabiegali o własne dobro. Chociażby takimi środkami yy, przejściowymi, jakimi są tabletki przeciwdepresyjne. O wiele, wiecie, tych ideologicznych nauczycieli duchowych mówi, no nie, to jest, to jest jakaś farmakologia, co się będziesz tutaj truł, nie truj się. Tyle, że to w tym może nie być współczucia, wiecie. To może być ideologia bez współczucia. I takiej ideologii po prostu, no jakby to powiedzieć, y nie przyklaskuje łagodnie mówiąc. <laughs> ja sam y czasami biorę ta tabletki przeciwdepresyjnej i brałem, i kilka razy naprawdę uniknąłem dużego, dużego cierpienia. Ja nie mówię, że to rozwiązuje problem. I psychiatrzy też, też nie mówią. Co prawda, oczywiście, no, w takim popularnym e, domyśle, w, to, w takiej popularnej e, społecznej sugestii jest to, że no, jak się weźmie odpowiednią długo te tabletki, no to, to przejdzie depresja. No niekoniecznie przejdzie, tak mi się wydaje, bo e, psychiatrzy. Jak Jerry Marzyński mówi, no nie mają często pojęcia, o co chodzi w tym, co leczą. I tak naprawdę, tak samo jak większość, duża większość lekarzy zaleczają symptomy, co nie oznacza, że nie należy leczyć symptomów, że nie należy zmniejszać symptomu. Bo często może być, że te symptomy są tak poważne, tak duże, że człowiek się tak bardzo męczy. Z tym, co mu własna dusza robi, co podświadomość mu robi, że po prostu nie jest w stanie już nie tylko społecznie funkcjonować, ale i osobiście, tak na, na własną, własną miarę. Także tutaj proponowałbym nie, nie robić ideologicznego zamachu na, na samego siebie. A jeżeli ktoś by Wam proponował zrobić ideologiczny zamach na własne na własną, y, jestestwo, to proponowałbym po prostu no, zobaczyć, jakie, jakie tam są i, intencje, tak? <laughs> bo, bo być może są dobre intencje, tylko że y, y, wiedza, mądrość jest niewystarczająca, niewystarczająca. Chodzi o to, żeby nie, 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 nie robić rozwoju osobistego, duchowego, okupionego naszym cierpieniem, tak? Że, żeby nie, nie zsunąć się z, ze świadomości w cierpienie, tak? Albo żeby nie był na przykład bypass duchowy, tak? który, który mówi: No wiesz, bo to wszystko marność, to wszystko jest samsara. Ja też mówię o samsarze. I wszystko jest samsara i to nie należy do tego w ogóle się dobierać. Chodźmy tutaj, polatajmy z aniołkami, o tutaj pomedytujmy, tak. A sukcesy życiowe, no wiesz, to jest poza naszym zakresem. No, dla wielu ludzi jest to poza zakresem, ponieważ nie mają wystarczającego zrozumienia, wiedzy i mądrości. I to jest zupełnie zrozumiałe. I powiem wam tak, nie widzę, nie widziałem, żeby jakakolwiek szkoła dalekowschodnia, czy to buddyzm, czy to yoga, czy to hinduizm, w różnych, w różnych odmianach, w różnych sektach, żeby tam proponowali taką psychoterapię, jakąś konkretną ze zrozumieniem. Oczywiście to oni, oni są, że tak powiem, zwolennikami ścieżek ostatecznych, ponieważ to, co tutaj się dzieje, to jest nie do pojęcia, nie do zrozumienia i należy się od, od tego odczepić, odspawać i, i lecieć ku nirwanie, ku po prostu ostatecznym stanom doskonałości, co jest możliwe. Co jest możliwe, chciałem powiedzieć, bo to te metody nie są z palca wyssane i to, to możliwe jest. Tylko, że bypass duchowy zakłada, że nasze przeżycia, nasze yy, wydarzenia z życia, nasz pra, nasze pragnienie sukcesu, nasza dusza po prostu są do, do, do zamknięcia w klatce, czy tam do wykasowania, do, do usunięcia i, i tyle. Tak mówią ścieżki ostateczne. Owszem, jeżeli ktoś ma zrealizowany sukces, jeżeli ktoś ma zrealizowane związki, jeżeli się cieszy, jeżeli jest w stanie radości, to następnym krokiem może być pięknym po prostu wzniosły krok duchowy. Ja nie mówię, że nie, to jest piękne, super, cudowne. Ale jeżeli taki jakiś Wietnamczyk albo Tybetańczyk nie ma co jeść. Ojciec go bił, a, a, a żona nie rozumiała, i, i w ogóle. No to ma, ma cierpienia po dziurki w nosie, jeszcze jakaś okupacja była, jeszcze jakieś strzelaniny, traumy. No to, wiecie, ścieżka ostateczna jest przekonująca, no bo wiesz, ty tak cierpisz, wszystko możesz nagle. Mieć po prostu pod kontrolą. Już nie musisz po prostu się tym zajmować. Już cię może to nie dotyczyć. Chodź z nami tutaj, tak. No to jest bajpas duchowy. I tysiące, tysiące mnichów to uprawia. Tysiące. Jak nie więcej. Jak nie... Bo to rząd tysiąca mogą być. Dziesiątki tysiące mogą być. Setki tysięcy mnichów. Tak? Dobra. U mężczyzn gorzej. Dlaczego? Dlaczego z tym, że trauma success inhibition, czyli zablokowanie sukcesu, traumatyczne zablokowanie sukcesu. Bardziej dotyczy mężczyzn, ponieważ tak jak mówiłem, mężczyźni bardziej są nastawieni na sukces. Oni czy ja też. Bardziej Próbują odszukać swoją wartość w sukcesie. Dla, dla duszy mężczyzny sukces zewnętrzny. To, że się coś udało zrobić, dokąd pojechać, coś osiągnąć, coś zbudować, to stanowi wymierną, porządną wartość. Jak tego nie ma, to mężczyzna się nie cieszy. I to, i to jest bardzo dla, dla mężczyzn jest. Poniżające wręcz. Ja się nie dziwię, bo to może być właśnie efektem traumy dziecięcej, przebywania i pod, bycia poddawanym y, traumatycznym przeżyciom o, płynącym od, od rodzica jednego, drugiego. Jeszcze innym sposobem na uwolnienie się jest wzięcie ciemnej pomocy. Czyli od ciemnych sił duchowych. No, wezmę Krokodyla, tutaj postawiam, porozstawiam wszystkich po, po kątach i znam takich ludzi, którzy tak robią. No, może nie przesadzam, że wszystkich po kątach porozstawiam, natomiast na pewno ta, ta, tacy, takie osoby, a znam ich no, sporo, sporo tak. No, co najmniej co najmniej na, na dwóch rękach palcach u rąk obojga nie, nie, nie zmieściłoby się, że ci, ci ludzie mają, mają jakiś sukces właśnie, właśnie zwłaszcza zawodowy, zwłaszcza zewnętrzny. tak U mężczyzn. Mówię tylko mężczyzna. No dobrze. No i teraz tak. To w takim razie co jest przyczyną? Dlaczego? Na przykład nie chciałem mi się w ogóle rozpocząć pracy. To jest ciekawy punkt, bo od tego łatwo można przejść do przyczyny, bo praca kojarzy się z duszy z pracą niewolniczą dla narcyza. Że praca, działanie, nawet na swoją własną korzyść, kojarzy się duszy ze zwiększaniem podległości pod niegodziwe siły narcyza. To jest po prostu mechanizm jak u psa Pawłowa. Mechanizm warunkowania. Dusza jest uwarunkowana, czy tam psychika, jak chcecie, się nie. nie bez, bez określeń duchowych. Psychika, podświadomość, osobowość nawet niektórzy redukują do osobowości. Tak? Ja mówię dusza. Du Także przyczyna, praca kojarzy się duszy ze zwiększaniem podległości pod niegodziwe siły narcyza. Bo wiecie, jeżeli, jak to w historii było danej osoby, jeżeli pracowała. To pracowała bardzo często albo bezpośrednio dla osoby narcystycznej, jako dziecko, na przykład przez parentyfikację. Tak? Pomaga ojcu, pomaga mamie. Mężczyzna pomaga mamie. Tak? To ten tak zwany dobry syn, tak zwany ugodowy, taki podległy, a tak naprawdę może podporządkowany właśnie przez, przez niegodziwość, Rodzica, że rodzic nie widział w swoim dziecku wolnej osoby, tylko widział kogoś, kto no jest tutaj wokół mnie, a jak jest wokół mnie, no to niech sprząta, niech tutaj mi pomaga, a ma swoje chęci, no to niech sobie odłoży. Jak będzie, jak będzie dorosły, to będzie miał swoje chęci, to wtedy to sobie może. Na razie jest u mnie, na razie mieszka ze mną. I tyle. Tak? No. I w ten sposób dziecko, jego dusza uczy się, że praca jest na rzecz czyjąś? Na rzecz Narcyza. Więcej. Że. Zaczyna być to łączone z, trauma, z traumami płynącymi od narcyza, no bo niechybnie narcyz będzie traumatyzował. Czy to będzie trauma duża, zewnętrzna, czy na przykład bicie chłopca, dziecka? Czy to będzie trauma, jak to mówi Gabor Mate, przez małe t, czyli relacyjna, czyli na przykład poniżanie... Zaprzeczanie rzeczywistości tego dziecka, tego chłopca. To traumy są. Z tego. I jeżeli chłopiec widzi, że musi coś robić albo dla tej osoby, albo dla zadowolenia tej osoby, to mu się odechciewa. Na przykład. Że, że rodzic wymaga wysokich stopni, dobrych stopni, najlepszych stopni, to się rodzi bunt po prostu. No nie będę ci tego dawał. Ty, ty mi nie dajesz przyjemności, nie dajesz mi miłości, nie dajesz mi satysfakcji. Ograniczasz mnie. Robisz mi z życia jakieś bagno, a ja mam na ciebie y, dla twojego zadowolenia przynosić ci dobre stopnie? Dlaczego ja mam się wysilać? To dusza może tak mówić. Nawet osobowość tego nie musi mi wiedzieć. To się dzieje automatycznie, na poziomie duszy. Na poziomie osobowości dziecko będzie myśleć, no tak, no to. Y Trzeba mieć dobre stopnie, no bo tata chce, mama chce, nauczyciele się dobrze patrzą na mnie, jak mam dobre stopnie, wszyscy tak. To tak osobowość sobie może myśleć. Ale w duszy czuć, dusza czuje, dusza jest bardzo, bardzo czuła. Działa na przeżyciach, uczuciach, emocjach. Trzeba o tym bardzo pamiętać. I teraz, jeżeli taki narcyz, będzie poniżać dziecko, nie będzie szanować go, no to dziecko nie będzie chciało dawać narcyzowi czy narcyzce satysfakcji. I tak dalej. Będzie kontynuować to się z latami, z latami, z latami i w pewnym momencie po prostu to, to dziecko jakby internalizuje to. Już to tak jak profesor Sam Waknin. Że jest introjekt. Ale tutaj jest introjekt nie, tyl, nie tyle osoby narcyza, co taki wdruk, jak to psycholodzy mówią, taki wzorzec, taki wdrukowany mechanizm buntu, niechęci. I niechęć się przy Lepiła, związała z pracą, z osiągnięciami, z sukcesami. Dusza dziecka mówi: Nie dam ci sukcesu, nie dam ci radości, nie dam ci tej radości z mojego sukcesu. W jaki sposób? Nie osiągnę sukcesu. Nie, nie osiągnę tej wolności swojej. Nie będę się cieszył. Bo to by cię rozradowało. Zobacz, jakie moje dziecko wspaniałe, zobacz, o jak się ono cieszy, to ja się też cieszę. No, wszystko jest pięknie, bo moje dziecko jest przedłużeniem mnie, mówi narcyz. A dziecko nie chce. Także to jest zablokowanie, traumatyczne zablokowanie sukcesu. Tak bym to nazwał. Trauma, success, inhibition. I. i co więcej, jest to błędne koło, o którym wcześniej powiedziałem. Im bardziej pracuję, tym bardziej mi się nie chce pracować. To znaczy, im bardziej próbuję się prze, przesilić, czy nawet przełamać, czy przejść te strefy komfortu, te, te, przekroczyć, złamać granicę, swoją własną granicę w duszy, tym bardziej się źle czuje. Ci kołcze, którzy patrzą się, mówią źle się czujesz? No to tak ma być. To tak ma być. Przecież to, widzisz, to nikt nie ma tak, że jak, yy, jak przekroczy swoją strefę komfortu, to się dobrze czuje. To tak ma być. Zobaczcie, jak, jak, jaka, jakie to jest popularne oszustwo. Jak bardzo popularne oszustwo jest to? Dlaczego? No, jest to oszustwo z powodu braku wiedzy i mądrości. Także jest to błędne kół. Im bardziej przekraczam swoją niechęć, tym się gorzej czuję. I tym mniej, tak naprawdę, sukcesu i wolności i szczęścia, wewnętrznego odczucia szczęścia mogę. Mogę osiągnąć. Może jeszcze w obszarze dopaminy. No to tam. Obszar dopaminy, no to wiecie. To są y, sprawy krótkoterminowej motywacji. To nie jest serotonina, która się może utrzymywać tygodniami. Nie, nie, nie. To jest, no, wiecie, dopamina na, na zasadzie przyciskam ikonkę na smartfonie i pokazuje mi się w aplikacja. Przyciskam ikonkę w aplikacji, przycisk... pokazuje mi się treść. Przyciskam ikonkę w łączu, pokazuje mi się kolejna strona. Przewijam film. Mam następny film. Jedna rolka, druga, trzecia, dopamina, 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 dopamina. Tak? Zastrzyk, zastrzyk, zastrzyk dopamin, zastrzyk, dopamin, cyk, 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 cyk. Raz, 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 raz. Tak? No pięknie. Pięknie. Tyle, że bez głębokiego zrozumiania, niestety, bez głębokiego zrozumienia: bez, bez, bez zrozumienia tego, że to nie jest dobra droga. To nie jest droga na długoterminowy y, kierunek typu szczęście, radość, sukcesy, wolność. Jest to przyjemność, na pewno jest to przyjemność. To co do tego nie ma żadnego yy, żadnej wątpliwości. Natomiast dopaminowe są chyba wszystkie narkotyki: alkohol, jakieś suplementy takie zakazane, jakieś yy, papierosy, wódka. Dalej co jeszcze ciekawego może być gry komputerowe, pornografia i tak, dalej, i tak dalej. Mężczyźni lubią się uzależniać w ten sposób. Nie, nie zaś w, w mediach społecznościowych. Tak? To wręcz te, ten film jest, można powiedzieć, dla mężczyzn. Może nawet zatytułuję go. Film dla mężczyzn. Tak. Także tutaj mamy błędne koło. I to można powiedzieć zacytować klasyka. Im bardziej puchatek zaglądał do norki prosiaczka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. Im bardziej człowiek chce przekroczyć to, co dusza nie chce, tym bardziej będzie cierpiał z powodu tej duszy własnej, która jest niestety pod traumami od narcyza płynącymi. Dobra, powoli będę kończyć. To już powoli godzina czasu nagrania. Paradoks pragnienia i wolności sukcesów dorosłego dziecka narcyza. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Długo było, ale pozdrawiam tych, którzy są cierpliwi. Mam nadzieję, że to Wam coś dało. Dziękuję bardzo za wszelkie wsparcie, za komentarze, za lajki, za wsparcie materialne również. Dziękuję. Zapraszam właśnie do wizyty na witrynie Świat Ducha. Jeżeli ktoś chce troszeczkę poszerzyć sobie duchowo ogląd tego, co tutaj mamy, no i mam nadzieję, że ten temat będę kontynuować, bo to jest. Bardzo ciekawy temat jak dla mnie. Bardzo ciekawy. Dziękuję Wam, że jesteście. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.